Cześć, dzisiaj zabieram Was do jednego z moich klientów, z którym właśnie zakończyliśmy wdrożenie trzeciej lokalizacji w Krakowie. Pomysł na otwarcie restauracji pojawił się podczas częstych podróży do Włoch. Kultura kulinarna tego kraju plus ludzie, fantastyczne jedzenie i klimat sprawiło, że chcieliśmy przenieść troszeczkę Włoch na teren Polski. Naszym podstawowym produktem jest pizza. Przepis na ciasto pochodzi z regionu Salerno. Pizza o nietypowym kształcie prostokątnym. Ciasto wykonujemy kanapki, chleb. Ogólnie ma bardzo duże zastosowanie w naszym lokalu. Kolejnym naszym produktem są ciasta produkowane przez naszych cukierników. Oczywiście do dobrego ciasta nie może zabraknąć dobrej kawy. Oprócz tych głównych trzech produktów przygotowujemy inne produkty jak makarony, burgery, kanapki. Można powiedzieć, że nasz lokal powstał z miłości do jedzenia. Obecnie prowadzimy 3 lokale i właśnie otworzyliśmy nowy lokal w Krakowie. Zarządzanie kilkoma lokalami naraz znacznie ułatwia aplikacja PostBistro, która w czasie rzeczywistym pozwala na śledzenie stanu magazynowego i ilości zamówień. Mobilny system POS znacznie ułatwia nam pracę w lokalu, w szczególności komunikację z kuchnią. Przesyłanie zamówienia na bonówkę pozwala nam w przyspieszeniu czasu realizacji zamówienia oraz unikaniu pomyłek. Kontrolowanie kilku lokali i porównywanie ich wyników znacznie ułatwia raporty sprzedażowe. Dzięki nim możemy sprawdzić, jakie jest obłożenie w danym dniu, jak wygląda średni rachunek i które pozycje z menu są najczęściej zamawiane. Moduł magazyn pozwala kontrolować stany magazynowe i zużycie produktów, a przez to w odpowiednim momencie zamówić brakujące składniki. Prowadzimy również dowozy, które możemy monitorować za pomocą PostBistro i tworzyć trasę do kilku zamówień, a przez to skróci czas dostawy do klienta. Prowadzenie lokalu i goszczenie ludzi może przynieść bardzo dużo satysfakcji, jednak okupione jest to bardzo ciężką pracą nas, jak również całej załogi. Chciałbym, żeby pracę w gastronomii ludzie bardziej doceniali. Klient zawsze wyczuje nasze nastawienie do biznesu, dlatego trzeba lubić to, co się robi. Wtedy praca przynosi satysfakcję i spełnienie. Jeśli ta historia zainspirowała Cię do zmian w Twoim biznesie, umów się na spotkanie online, a wspólnie zastanowimy się, które z naszych rozwiązań moglibyśmy wdrożyć u Ciebie. Kliknij w mój kalendarz i wybierz dogodny dla siebie termin. Do zobaczenia!